Stawiamy gminie Deszczo na ekologię, z tego powodu, że Państwo wszyscy wiecie, bardzo mocno zmienia się klimat. Mamy coraz cieplejsze lata, coraz krótsze zimy, coraz większą suszę hydrologiczną. Postanowiliśmy w naszej małej ojczyźnie postawić właśnie na to, na te działania edukacyjne idące w kierunku ekologii. Za nami stoi, czy obok nas stoi butelkomat, dzięki któremu na pewno będzie na terenie naszej gminy zdecydowanie mniej śmieci, do którego można wrzucić puszki, zakrętki, butelki i w zamian za to można dostać szereg różnych przygotowanych przez nas atrakcji. Staramy się dotrzeć do wszystkich mieszkańców, a przecież każdy z nas produkuje śmieci, każdy z nas ma butelki plastikowe, każdy nabywa wodę, szczególnie w takie upały. Czasami też niektórzy z nas nabywają puszki mniejsze, większej ilości. I właśnie to urządzenie ma służyć ku temu, żeby ten właśnie mieszkaniec był przygotowany na to, że może przyjść, wrzucić te butelki, w zamian za to dostać szereg różnych nagród. Czy to będą właśnie takie bidony, które są niezbędne w te upały z wodą, czy to będą dodatkowe nagrody w postaci wyjścia do kina, do teatru. My jesteśmy otwarci na sugestie naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że te działania między innymi spowodują to, że w tej gminie będzie się jeszcze bardziej komfortowo żyło. Pamiętajmy też o różnych innych ekologicznych działaniach, które mamy. Czy to są rajdy rowerowe, czy to jest przekazywanie mieszkańcom sadzonek drzewek do sadzenia przy swoich posesjach na terenach gminnych. Wszystko to służyć ma ku temu właśnie, żeby jak najlepiej się żyło w tej gminie, najbardziej komfortowo. Aby zachęcić naszych mieszkańców do tego, aby przybywali do tego naszego butelkomatu, rekomatu, wprowadziliśmy system motywacyjny. Pierwszą taką jest wprowadzona aplikacja i na tej aplikacji jest system motywacyjny. Do końca sierpnia zbieramy punkty za butelki PET i puszki. 15 osób, które zdobędą największą ilość tych punktów, otrzymają od nas tego typu butelki z filtrem. Myślę, że to urządzenie i cała ta promocja ekologiczna to przyszłość segregacji w ogóle odpadów i urządzenia, które mają wbudowane zgniatarki do śmieci, to po prostu jest przyszłość segregacji odpadów. Obecnie sposób recyklingu przekłada się również na opłaty. Mam nadzieję, że w dłuższej perspektywie takie urządzenia będą montowane częściej i dzięki prawidłowej segregacji odpadów po prostu opłaty za śmieci będą niższe dla mieszkańców.